Wyborcza deklaracja Czesława Renkiewicza ma szansę się ziścić. Ratusz ogłosił nabór kandydatek do Rady Kobiet. Zgłaszać je mogą m.in. instytucje oraz organizacje pozarządowe, ale też spółdzielnie socjalne, spółki posiadające osobowość prawną, czy kluby sportowe lub samorządy zawodowe. To jest taki organ, który jest organem opiniodawczym, czyli będzie przedkładał prezydentowi, czy opiniował pewne akty prawne, które będą dotyczyły kobiet. A myślę, że ten głos kobiet jest coraz ważniejszy, bo kobiety są coraz bardziej aktywne i to bardzo dobrze. Są dyrektorami, są prezesami, ale oprócz tego są matkami. No i to są, wszyscy wiemy, że w domu kobieta jest taką osobą, która ten cały dom jakoś tak ogarnia i bez kobiecej ręki jest naprawdę trudno. Także myślę, że wszystkie te czynniki składają się na to, że potrzebny jest taki organ, potrzebne jest takie gremium, które będzie doradzało prezydentowi właśnie w kwestiach związanych z kobietami. Zasady zgłaszania są proste. Każdy uprawniony podmiot może zgłosić jedną kandydaturę. Warunek bezwzględny to miejsce zamieszkania i centrum aktywności zawodowej lub społecznej musi znajdować się w Suwałkach. Istotne jest również to, że zgłaszana kandydatka musi być osobą pełnoletnią, ale nie wymaga się, by była zatrudniona lub zrzeszona w podmiocie zgłaszającym. Oczywiście powinna też wyrazić zgodę na udział w gremium, do którego zostaje zgłoszona. Na internetowej stronie ratusza można znaleźć formularz zgłoszenia oraz informacje o wymaganych załącznikach. Na zgłoszenia prezydent miasta oczekiwał będzie do 2 października. Rada Kobiet składać się będzie z maksymalnie 15 pań. 12 z nich wybrane zostanie z grona zgłoszonych kandydatek, a pozostałe 3 wskaże włodarz miasta. Pan prezydent, według jakich kryteriów będzie dobierał te osoby? Myślę, że pan prezydent będzie kierował się przede wszystkim obiektywnymi. Natomiast przede wszystkim pan prezydent skierował tutaj tą ofertę do organizacji, do gremiów różnych, które działają na terenie miasta i myślę, że one wskażą tyle osób, tyle kobiet aktywnych, że naprawdę będzie z czego wybrać. Na tę chwilę przy prezydencie miasta działa kilka tego rodzaju ciał doradczych. Są to rady gospodarcza, kultury oraz rada sportu.